akurat znaczy w długich dolarach tracą na wartości, więc to w pewnym sensie to się nie ma jakąś tam dobrą stronę. Ale ja mogę chcę tutaj powiedzieć szanownemu prowadzącemu, że trochę źle trafił, tłumacząc, że takie lewicowe rozwiązania mogą być korzystne, bo my się możemy z panem profesorem Winieckim kłócić, z panem Kalickim, tutaj przed tym możemy się kłócić, ale to są spory między ludźmi normalnymi, nie między socjalistami, prawda? I sympatii dla takiego siedzę ja panu tutaj to lepiej nie znalazł. Z całą pewnością socjalista nie jest normalnym człowiekiem, w ogóle socjalista nie jest człowiekiem, socjaliści prawda, twierdzą, że potrzebne jest im brakujące ogniwo między człowiekiem a małpą, to już jest po prostu socjalista i najmniej jest pomiędzy socjalistami. Natomiast przechodząc do meritum, otóż, proszę Państwa, no, kilka takich drobnych uwag. Czy Grecja najmniej zarobiła? Nieprawda, Grecja zarobiła potworne pieniądze. Grecja te wszystkie pieniądze, które Unia im dała, rozkradli po prostu, mają je w domach, zakopali w ogródkach w złocie. Oni się bardzo wzbogacili. Wskaźniki gospodarcze, proszę Państwa, Grecja w ogóle nie buduje domów. W Grecji jest dramat z budownictwem. Ale każdy, kto pojedzie do Grecji, zobaczy, że połowa domów budowanych, albo i więcej, jest budowanych do pierwszego piętra, albo do parteru i u góry streczą druty zbrojeniowe, tego domu nie ma. Dlaczego? Bo podatek tam w Grecji się płaci od domu, jak kiedy będzie zostanie wybudowany. No czy każdy buduje dom do pierwszego piętra, dalej w planie ma dwa piętra, tego piętra nigdy nie kończy. On mieszka, tego domu nie ma formalnie, ale Grecy mieszkają. Także wskaźniki gospodarcze to jedna sprawa, a to jak ludzie mieszkają, to jest zupełnie, prawda, zupełnie inne. Oczywiście można mówić, że po wejściu do wspólnoty europejskiej Irlandia zyskała, zauważmy, że w tym samym roku weszła Wielka Brytania i ona straciła, Irlandia dogoniła Wielką Brytanię. Zamiast mówić, że Irlandia dogoniła Wielką Brytanię, mówmy, że Wielka Brytania dała się dogonić przez taką Irlandię, prawda? No, jak już mówimy o tych korzyściach zamszlusu do wspólnoty europejskiej. Co do Stanów Zjednoczonych, no tu chyba się panem profesorem zgodzimy. Zresztą ja zawsze mówię, że to jest komuna tam siedzi od dawna, a pan Obama to już w ogóle czerwony taki, że aż strach, być muszę czarny, to nieważne, on jest czerwony. I na przykład pan Wacław Klaus wczoraj uświadczył wywiady dla Rada Fronta Dniest, że jeżeli ktoś chce nazywać USA krajem socjalistycznym, to jemu to nie przeszkadza, to jest dobre określenie. I powiedział to samo, co ja tłumaczę. Że przecież on nie jest kapitalizm w USA, to dokładnie odwrotnie. To, że uznano, że każdy musi mieć dom, a jak nie ma, to mu się pożyczy te pieniądze, nawet jak nie odda, no właśnie nie oddali. I mamy tutaj, no pomijam kwestię afery, pomijam kwestię, że niektórzy twierdzą też, teoria spiskowa, że to jest specjalnie robione po to, żeby rządowi dać te ogromne pieniądze, które teraz daje Stanom, zamiast na to, żeby taka teoria spiskowa, być może prawdziwa, być może nie. Niektórzy to Żydów oskarżają, prawda, niektórzy masonów. Są to różne oskarżenia, w każdym razie wygląda to bardzo podejrzewnie. Dowodów oczywiście żadnych nie mamy. I ostatnia może sprawa to jest pana Wilczka. Otóż pan profesor Winiecki był wtedy za granicą. Pan profesor Winiecki nie widział Polski, jak się zmieniła w dwa tygodnie po wyjściu ustawy Wilczka. To po prostu inny kraj. Nagle pojawiły się bazary, na których 20 tysięcy ludzi brało coś i sprzedawało bez żadnej obawy. Powstało milion czy ileś drobnych firm, prawda, mydło, powidło i tak dalej. To stała się zupełnie inna Polska. Pana pisania było w Polsce i nie widział tej nieprawdopodobnej przemiany duchowej. Ludzie zrozumieli, że wolno wreszcie. Natomiast powtarzam, 89 rok, czyli reforma Balcerowicza jest to dokładnie odwrotnie. Jest to jakiś pokiwek, prawda, są to ograniczenia, są to koncesje. Już mówiłem, prawda, aferę spółki Forum, że natychmiast rząd pana Balcerowicza, to co zrobił, to prawie obowiązek na koncesji na import paliw. No, co ma wspólnego z wolnym rynkiem? Ja nie, to jest rząd liberalno-demokratyczny. Na kongres, tak się ta partia nazywała KLD. Dokładnie nie ma odpowiednich PO. Na szyldu, ci sami ludzie, ta sama ideologia, to samo środowisko. Powtarzam, jak na Europę jest to bardzo liberalne środowisko, ale jak nas skomunizowano zupełnie Europę? Europa nie jest tak komunistyczna, jest tak trockistowska. To, co jest w Europie, to daleko wykracza poza postulaty komunistów. To są postulaty trockistów.
przypominam książkę, którą pan profesor pewno czytał, Jakuba Bornhama, Rewolucja menadżerów, w której ten trockista, wtedy był trockista, potem przestał być trockistą, on tłumaczył, że rewolucja robi w ten sposób, że nie będzie właścicieli, tylko będą firmami, wielkimi firmami rządzili menadżerowie. I to jest odebranie właścicielom. Po prostu, jeżeli spółka akcyjna i rządzi nam wynajęci menadżerowie, to ona nie ma właściciela. To właściciel nie ma nic do gadania w firmie, nic. Prawda? Nic, jest 3 miliony akcjonariuszy, mają tyle samo do gadania, co obywatele PRL-u mieli w sprawie do gadania w polityce gospodarczej PRL-u. Nic nie mają do gadania. I to jest właśnie istotne. Nie ma kapitalizmu, bo rządzą nie właściciele, tylko menadżerowie rządzą. Czyli ludzie, którzy dadzą na socjal, to nie ich pieniądze, prawda? No, dadzą. Właściciel by nie dał na nie robił, a menadżer da, żeby mieć publicity, żeby robi dobrze widziane. Bo cię podlizać mógł od uchodu. To jest to. Jeżeli mówimy o liberalizmie w Polsce, będzie temat konferencji, no co my, patrzmy, co się dzieje tutaj, pisałem na swoim blogu w jednym miejscu. Co się dzieje w tej chwili? Ginie 35 w święta ludzi na drogach, ale to są właściwie samochody, ludzie bogaci, kogo tym nie interesuje. Jeden menel z papierosem tam usnął, czy coś tam spalił się dom z menelami, od razu cała Polska się trzęsie. Bo to jest socjal. Polska jest socjalistyczny i dbamy o socjal. Dbamy o socjal, a nie o ludzi, którzy produkują. Dbamy o menelstwo, bo cały rząd żyje z meneli. Bo nikt by nie rządował, nie głosował na socjalistów, gdyby nie było tego menelstwa, które chce żyć z zasiłku. I dopóki są zasiłki, to kraj socjalistyczny. To nie ma tak, jak pan profesor tutaj mówił, to jest pewna kwestia oczywiście terminologii, że czy mamy więcej wolnego rynku, więcej socjalnego. Ja jestem ekstremistą, tak panie profesorze. Ja uważam, że nie można być częściowo w ciąży. Jeżeli rząd ma prawo ingerować w gospodarkę, choćby przez 20 lat nic nie robił, ludzie będą się bali, że może zaingerować. Trzeba rządowi odebrać wszelkie prawa ingerujące w gospodarkę. Trzeba napisać dla siaty oni speranca, nikt nie dostanie żadnego zasiłku i wtedy dopiero mamy państwo niesocjalistyczne. Jeżeli mamy jakikolwiek zasiłek socjalny, to państwo jest socjalistyczne, tylko kwestia w jakim stopniu jest socjalistyczne. To jest oczywiście kwestia, to jest kwestia terminologii oczywiście, ale no, ja takiej używam. Dziękuję. Jakby się pan profesor odniósł do tej tezy, jeżeli dobrze zrozumiałem, że komuniści w Polsce to byli socjaliści i dalej w zasadzie żyjemy w tym socjalistycznym kraju, nic się nie zmieniło, tak to czy...